O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, jesteśmy na pszenicy. Znalazłem małe okienko pogodowe. No i lecimy z zabiegiem. Tak wygląda pszenica. No można powiedzieć, wszystkie liście zdrowe. W pełni rozwinięta, wykształcona flagówka. Gdzieś tam delikatnie jakaś kropelka wody z nocy, z dużej, dosyć dużej rosy. No i zaraz tak wam rzuciłem obraz, jak to wygląda. Wchodzimy do ciągnika i zaraz lecimy z koksem i powiem coś więcej o zabiegu. No, lecimy z zabiegiem, z T2. Pszenica w fazie pełni wykształconego liścia flagowego. Jest to idealny moment na zrobienie zabiegu. Co prawda są jeszcze takie mniejsze roślinki gdzieś tam, gdzie później wzeszły, głównie na górkach, gdzie tak naprawdę ten flagowy się dopiero rozwija, ale mamy tutaj substancję ksemium, która się tam przemieści bez problemu. Po całości nie musi spać na liść, będzie krążyła w roślinie. Jak już wspomniałem, że ksemium, to jedziemy tutaj na T2 adeksarem plus 1,4 litra na hektar. Mamy tam trzy substancje aktywne: fluksapyroksat, ksemium i piraklostrobinę. Nie ksemium, tylko epoksykonazol, przepraszam. No tak, epoksykonazol. 1,4 litra. Pszenica jest zdrowa, więc tylko na podtrzymanie zapobiegawczo. Taka prawda, że żaden z fungicydów nie będzie nam w stanie wytrzymać dłużej jak miesiąc. Tutaj od zabiegu już dobry miesiąc, można powiedzieć. Więc czas najwyższy, okienko pogodowe. Ładnie popadało, pięknie popadało, wszystko się tak wzięło do życia, wygląda rewelacyjnie. Teraz można żałować, że część pszenic, te które skracałem po tych przymrozkach, czyli gdzieś w połowie kwietnia, dostały taką małą dawkę regulatora. No bo po prostu są dosyć mocno wybujałe, są wiotkie. Ja tam dosłownie tam 0,1-0,2 na tych słabszych stanowiskach, gdzie nie przypaliło, gdzie przetrwały, to wygląda obiecująco. Sąsiad tutaj w sadzie też widzimy, pryska. Dosyć dużo tych zabiegów teraz w tych sadach trzeba zrobić, chyba na parcha się tam pryska po każdym właściwie zabiegu. No i mówię, my lecimy z tą T2. Dorzuciłem tutaj na tych działkach. Tam, gdzie poszło pół kilo medaksu, jest rewelacja, pszenica jest nawet nie w kolano, jest sztywna jak szczota. Tam, gdzie poszło malutko, też to już nie było idealnie pierwsze kolanko, tylko trochę później, no to powiedzmy tam kapkę ta faza rozwojowa uciekła. Część, dwie czy trzy działki mam w ogóle bez regulacji. No i ta pszenica jest nadmiernie, powiedzmy, wybujała i daje tutaj 0,3 medaksu. Tam mamy prohexadion wapnia i trinak sapak. Na trinach sapak dzisiaj dosyć dobra pogoda, bo mamy słoneczko, 20 chyba 2 stopnie, dosyć fajnie to wychodzi. No i mówię, pszenice się wzięły, to wszystko nabrało takiego blasku, życia, nawet na górkach gdzieś tam, o, jadę, włączyłem sobie, wczoraj jeździłem na 540, dzisiaj włączyłem na 1000, mówię, tutaj już takiej górki nie ma, ale jednak pełen opryskiwacz, to dosyć ciężko jest jej podjechać. O, włączę sobie hydraulikę, dobra, lecimy. No pszenica, już był moment, że wszyscy myśleli, że to będzie kompletna klapa, ale zaczęło padać w maju, w tym momencie mamy 88 mm, więc tak naprawdę na dobrej ziemi, czy w rzepaku, czy w pszenicach już nie powinno nam brakować tej wody, chociaż no nigdy nie mów nigdy, tak? W chwili obecnej jest dobrze, jest bardzo dobrze, co chwilę jakieś tam prognozowane burze, opady i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię, no to drugie skracanie tam, gdzie było, to delikatnie jeszcze poprawiamy. Może żeby zapobiec temu wyleganiu. Tutaj nie ma tragedii, widzicie, no pszenica tam dobrze w kolano, dosyć sztywna. Powinna się trzymać, ale są działki, na których tam no albo nie było, albo było mało tej regulacji i już też trochę późno, ale na razie nie ma się co tym martwić. Dobrze, że popadało. Też tutaj dorzuciłem, oczywiście jak już tam w tych poprzednich, tego Lignum Plus kondycjonera. Dzisiaj 70 ml, bo daje trochę mniej wody, bo
rośliny lekko wilgotne. Pytacie mnie, ile daje wody. Jak są suche rośliny, są dobre warunki, to daje zawsze 200 litrów. Tak jak dzisiaj, lekko wilgotne, jeszcze z rosy. No już mamy wprawdzie 14, nawet 30. Ale zmniejszyłem ilość wody na 180 litrów, to w zupełności wystarczy. Do tego jeszcze porcja mikroskładników, jarawita zboże, 1 litr na hektar. Już tak, dopełnić tutaj całość. A i 7 kg siarczanu magnezu z Kaliego. No powiedzmy, wygląda to super. Nawet bym powiedział rewelacyjnie. No tam, gdzie przetrwało, tak? Bo są miejsca. Pokażę wam, chyba zrobię drugi film z takiej wersji bardziej budżetowej, oszczędnościowej, gdzie pojadę innym środkiem, żeby trochę przyciąć tych kosztów. Tam, gdzie są jakieś wypaleniska, gdzie już tak naprawdę ten potencjał trochę nam poleciał, ale z tego zrobię osobny film, wyjdę, pokażę wam, jak wygląda łan, tam taki lekko przypalony. Tutaj widzicie, całość wygląda równo. Jest powiedzmy dobrze. Zastanawiam się dosyć intensywnie, czy nie rzucić tutaj z 80 kg mocznika, czyli dobre 30 kg azotu. Mamy tutaj 170 kg. Z założenia, jeśli ona by nam tutaj ustała, jeszcze dalej coś by przepadało, no to możemy tutaj zawalczyć o dobre plony i żeby nam, kurczę, no tych parametrów gdzieś tam później nie zbrakło, bo jednak tam te 20 czy nawet 30 zł na tonie, no zależy od roku, niekiedy to jest równość, ale no zawsze jednak jak zrobimy tą konsumpcję, damy ten azot na kłos, to już mamy takie samo poczucie tutaj dla samego siebie, że zrobiliśmy wszystko, a już resztę, że tak powiem, weryfikuje pogoda. Koszt nieduży, no bo tam 80 kg mocznika, no to gdzieś tam stówka, no dużo, niedużo, no tak naprawdę przy 8 tonach, jakbyśmy mieli parametry z konsumpcji napaszowej po 10 zł nawet na 10 czy 15 zł na tonie, no to nam się to wraca, tak? No i na plon też w jakiś sposób mogłoby się to przełożyć. Jeszcze jest to kwestia do dyskusji. No ale to zobaczymy. Mówię, lecimy z tą dwójką. Małe okienko pogodowe. Jeden opryskiwacz zrobiłem wczoraj. Wprawdzie zrobiłbym więcej, ale miałem awarię. Widać zresztą po szybie, jest to do oleju. Wystrzelił mi wąż od składania. No sobota już tam było około 16. Wszystko pozamykane, ale tata znalazł w necie jakiś numer do gościa z rejonu Bydgoszczy, jakiegoś prywaciarza, jeszcze nam zakuł 9 metrów węża. Uciekło nam tam, kurczę, musiałem się złożyć, byłem na polu, musiałem się złożyć, trochę zasikało i ciągnik, to wszystko jest do mycia, zresztą no, w ścieżkach jest błoto, więc pomijajmy to tutaj, że tak powiem, że jest brudny, no ale lecimy. No teraz ten zabieg regulacji, gdzie tam dorzuciłem tego Medaxu, to nie skróci nam nie wiadomo jak tej pszenicy, skróci nam tylko to do kłosie, tak? Ten tutaj, że tak powiem, fragment źdźbła od kłosa, no obecnie do zakończenia liścia flagowego, nie, jakby nie końcówki, tylko od końca liścia w dół, tutaj ten fragment, tą końcówkę nam skróci i zobaczymy. Zostawiłem sobie kontrolkę bez tej ponownej regulacji, no i bez tej dwójki wprawdzie, no bo mam tutaj, mam to połączone. Co jeszcze? Chyba wszystko powiedziałem. Aha, właśnie, też można by się wstrzymać jeszcze z tym zabiegiem. Chorób nie widać. Właśnie, a propos chorób jeszcze, tak kurczę, dzisiaj wyrywam się, dosyć długo nie nagrywałem i znowu, że tak powiem, z rytmu się wybiłem. A propos chorób, no to teraz jedynie gdzieś tam możemy obserwować, czy nie pojawia się nam się mączniak, bo mamy wilgoć, temperatury nam się również zrobiły. No i musimy tego mączniaka pilnować. Mączniaka, septoriozy gdzieś tam, no i może gdzieś tam jeszcze rdza też. Na rdze trzeba zwracać uwagę. No ale teraz no, głównie będzie nam mógł dokuczać mączniak. Tutaj jest czysto. W sumie wszędzie jest czysto. Ale mówię, lepiej zapobiegać jak leczyć. Ogółem liść flagowy to jest no połowa plonu, tak? Im dłużej ta flagówka będzie zielona, tym dłużej roślina będzie asymilowała. No i tym dłużej będzie fajnie, no. Zrobiły nam się warunki, więc warto w tą pszenicę zainwestować, ją uchronić do samego końca, czy to regulacją, czy odżywianiem mikro, czy chociażby siarczanem, gdzie tutaj tego magnezu też dosyć sporo potrzebuje. I co jeszcze?
Aha, no, jeśli się tutaj nic nie zmieni, no to za te 3 tygodnie powinna być wykłoszona, no to pójdziemy, pójdziemy za ciosem i polecimy tutaj chyba z Osirisem w jakiejś tam dawce, nie wiem, 1,25, 1,5. Zobaczymy, jaka będzie presja, jak to będzie wyglądało. No ale będziemy chronić do samego końca. A tutaj widać góreczka, delikatnie mniejsze zboże. Po prostu później powschodziło, było trochę sucho, już tak się nie pokrzywiło. A tutaj zaraz będziemy mieli dołek, zaraz będzie zresztą widać na dołku. Pszenica była dosiewana rozsiewaczem i powałowane. Dla tych, którzy nie wierzyli, że coś z tego będzie, którzy się naśmiewali. No to po prostu no, pszenica jest, nawet jest za gęsta, bo te 200 kg rzucone rozsiewaczem to było za dużo. No i właśnie, teraz jadę w pszenicy. Też dlaczego w niedzielę? No bo ma padać i tak dalej. Te prognozy są takie, jest pogoda. Byłem w kościółku, także niedziela zaliczona. Zresztą to tutaj nie każdy mi nie, sobie głosy hejterów proszę zachować. Mam to w głębokim poważaniu. Tutaj, o, pszenica zsiana rozsiewaczem, widać na ścieżce, że mamy rosnącą pszenicę. Jest, niczym się właściwie nie różni, niewiele odbiega. No ale tak, a propos jeszcze zabiegu, mógłbym poczekać, ale muszę dzisiaj wieczorem wjechać w rzepak. Pojawiło się masę szkodników uszczynowych i po wieczorem, po oblocie pszczół pojedziemy jeszcze z zabiegiem, tylko insektem. Chyba, że może tam na fragmencie działki wrzucę, tak dla porównania sobie trochę tebukonazolu, ale to już tam zobaczymy, to mniejsza konieczność. Dobra, tu możemy wyłączyć i lecimy, dobra. No i właśnie, jeszcze dalej idąc, muszę opryskać. Kurde, się nie mogę skupić, zobaczcie ile wody na dołek spłynęło z górki, wszystko. Właśnie, tak jak poprzednio pryskałem rzepak wieczorem i nad ranem jechałem w buraki, tak samo myślę, chcę zrobić pszenicę do końca. Dzisiaj jeszcze zostanie mi 30 hektarów, więc sobie to bez większego problemu ogarnę. Wieczorem pojadę w rzepak, albo nad ranem, albo jutro wieczorem w nocy nad ranem. Jeszcze nie wiem, jak się tam ta pogoda rozłoży. Muszę jechać z trzecim zabiegiem w buraki na chwasty. Teraz po deszczu, jak się ten deszcz pojawił, to wysypało naprawdę masę chwastów. Może chwastów, rzepaku, tak? Rzepak się wysypał. Nie jest to problemem, jest w fazie liścieni, czy zabieg zrobię jutro, czy pojutrze, powinno być ok. Buraki pokażę, bo już pytacie o buraki, jak buraki, pokażę wam film. Nie nagrywam z odkwaszczania, bo nie wiem, jak mi to wyjdzie, nie chcę, żeby się ktoś tym sugerował. Ja się muszę nauczyć, znawcą buraczenem nie jestem, pokażę je wam przy okazji zabiegu, czy borem, czy jakimś tam krzemem polecę, albo jakąś odżywką, to je wam pokażę. Są obecnie w fazie 4-6 liści. No idą ładnie, się zrobiło ciepło, idą ładnie, nie można narzekać. Właśnie, tutaj był apostel, z tamtej strony jest cepelin, a tutaj jest findus siany w październiku po poplonie. Właściwie się zrównał wysokością i wszystkim, też idzie flagówka, wprawdzie dopiero wychodzi, ale już idzie, tutaj już miałem objechane wcześniej. Co dalej? Aha, jeszcze też pytaliście o jęczmień. Dosyć długo mnie teraz nie było. Wczoraj zapomniałem zabrać karty pamięci do kamery. Nie nagrałem wam nic z jęczmienia. Wczoraj sikałem jęczmień na chwasty. Jechałem Saracenem Max. 25 gram. Mamy tutaj Flora Sulam i Tribenuron. Dwie substancje. 25 gram na hektar. Mam go ze sobą, bo miałem też w pszenicy jedno gniazdo, gdzie wyszedł mi Haber. I na końcu, po oprysku wczoraj, zwlałem sobie 100 litrów wody i przeleciałem w pszenicy. Takie dosłownie gniazdko, poza tym całkowicie bez poprawek się obyło. O, widzicie, woda. No ciągnik będzie ugnojony. Jeszcze mówię, dzisiaj w rzepak wjadę. No ale już jakby za jednym ciosem, nie myłem go dzisiaj tej szyby, to widzicie, wszystko od oleju jest
ufajdolone. No i co? I człowiek się raduje, rolnik się raduje. Chyba w większości kraju popadało i to popadało solidnie. Jedni już zaczynają narzekać na deszcz, głównie na południu, że im tam też uprawy niszczą. Te ulewy, to wszystko. No niestety takie są uroki rolnictwa, raz za sucho, raz za mokro. Żeby było idealnie, no to już naprawdę nie wiem, jaki to musi być rok. Ja nie narzekam, jest dosyć fajnie. Trochę tam ponarzekałem wcześniej, ale no były jakieś powody narzekania, bo było sucho, tak? Właściwie od 20 marca do pierwszy deszcz chyba 3 maja przyszedł, czyli tak naprawdę 6 tygodni bez opadu było. Ale zaczęło nadrabiać na rzepak jakieś 2 tygodnie za późno ten deszcz. Rekordów nie będzie, ale i może też źle nie będzie. Nie powinno być źle, o tak. No i dobra, co tutaj więcej? Chyba to wszystko, no, flaga szeroka. Pszenica wygląda bardzo dobrze. Teraz jeszcze pomyśleć właśnie, znowu wracam do jakiegoś tam tematu pobocznego. Wybaczcie za roztrzepanie, już mówiłem o nawożeniu, ale wrócę. Jeśli ktoś planuje mocznik, no to już byłby moment, żeby go wysypać. Przy tym uwilgotnieniu gleby, przy tych temperaturach, on będzie dostępny za jakieś pewnie 2 tygodnie, więc nie powinien nam wpłynąć negatywnie na wyleganie, no ale już powinien nam wpłynąć na parametry. Jak się pszenica wygłosi, będzie miała jeszcze ten dodatkowy zastrzyk azotu. A propos też jeszcze azotu i tego, jak to wygląda, to jeśli najnowszy liść pszenicy jest tak samo ciemny jak ten u dołu, to znaczy, że tego azotu nie brakuje. Jeśli ten wychodzący będzie bledszy, no to znaczy, że tego azotu powinniśmy w trybie natychmiastowym dosypać. Ale dobra, rozgadałem się dzisiaj dosyć dużo. No chyba nie będę przycinał. Kto będzie chciał, wysłucha. Myślę, że to tyle, to wszystko. Trzymajcie się, na razie. Cześć, pozdrawiam wszystkich. A i dajcie znać, czy już po te dwójce, czy popadało i jak to wygląda na polu. Cześć, szerokości.